Ile wynosi pole powierzchni trójkąta? Chodzi oczywiście o ten trójkąt na rysunku. Jak zwykle zachęcam Was do zatrzymania tego wideo i rozwiązania tej zagadki samodzielnie. No dobrze, zróbmy to teraz wspólnie. Wiemy już, że pole powierzchni trójkąta równe jest 1 druga razy podstawa razy wysokość. Ile wynosi długość podstawy tego trójkąta? Długość podstawy zaznaczona jest na rysunku. Zaznaczmy ją kolorem. To jest podstawa i jej długość to 18. Ile wynosi wysokość? Wysokość to ten odcinek, jego długość to 6. Te dwie liczby mamy podane w zadaniu. Nie zawsze tak jest, ale w tym przypadku tak jest. Czyli wysokość h to 6. No i teraz wystarczy pomnożyć 1 drugą razy 18 razy 6 i dowiemy się, ile wynosi pole powierzchni. 1 druga razy 18 to 9 razy 6, a 9 razy 6 to ile to jest? To 54. I taka jest odpowiedź. 54 jednostki kwadratowe.